Mariola Pawlak. Strzały w Wiktorii. Warszawski hotel Wiktoria był w PRL-u oazą luksusu. Tym, którym żal było stu złotych za setkę wódki, wygląd za nieprzeniknione miedziane szyby dawało tylko kilka słynnych scen z misia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Albo 07 zgłoś się. Nic więc dziwnego, że to co rozegrało się w ekskluzywnej hotelowej kawiarni Opera wieczorem 1 sierpnia 1981 roku, w pierwszej chwili zdezorientowani świadkowie wzięli zakręconą z ukrycia scenę filmową. Nieco przed godziną dwudziestą, już trzeci raz tamtego dnia, w kawiarni pojawił się Irakijczyk Mahdi Tarik Shakir. Usiadł niedaleko drzwi, zamówił kawę i wodę mineralną. Pozostali goście opery zgodnie zapamiętali, że zachowywał się niespokojnie. Mniej spójnie opisywali natomiast to, co stało się zaraz potem. Na sale wszedł, według jednych niski, według innych wysoki, śniady obcokrajowiec, wyglądający na dwadzieścia, a może trzydzieści lat. Jego garnitur jednogłośnie zapamiętano jako wysokiej jakości i nienagannie skrojony. Rozglądał się, jakby kogoś szukając, po paru krokach zawrócił do wyjścia, jednocześnie wyjmując z pod marynarki pistolet, wycelował w szakira. Władował w niego cały magazynek, po czym przez nikogo nie zatrzymywany, zbiegł na parter i opuścił hotel. Według niektórych świadków na podjeździe czekał na niego samochód z włączonym silnikiem. Na początku myśleliśmy, że to jakieś komediowe sztuczki, tak jakoś podskakiwał przy każdym strzale relacjonowali świadkowie. Było zamieszanie. Zobaczyłam, że zbliża się do mnie zakrwawiony mężczyzna. Minął mnie i ruszył na parter za napastnikiem. Washington Post cytował główną kelnerkę opery. Rzeczywiście po pierwszej kuli Arab zdołał się podnieść i ruszył w kierunku napastnika. Po ostatniej w dalszym ciągu był przytomny i o własnych siłach zdołał zejść do lobby na parterze. Wezwać pomoc! wykrztusił, po czym opadł na skórzany fotel. Moment udało się uchwycić fotoreporterce Lilianie Bilińskiej, dokumentującej dla Szpigla trwające akurat przemiany Solidarności. Zdjęcie zakrwawionej ofiary obiegło zachodnie media. U nas zamieścił je jedynie ekspres wieczorny. Niedługo po tych wydarzeniach narzeczony Bilińskiej został pobity przez niezidentyfikowanych sprawców, podobno pochodzenia arabskiego. Polskie gazety. Nie bez przyczyny zignorowały sensacje. Pilna depesza od zaprzyjaźnionego węgierskiego wywiadu ujawniła prawdziwą tożsamość niedoszłej ofiary zamachu, która 31 lipca przybyła do Polski z Węgier z przystankiem w Wiedniu, posługując się fałszywą wizą dyplomatyczną wystawioną w Budapeszcie przez polską ambasadę. Trudno uwierzyć, by polskie służby, które rzekomo na początku wzięły strzelaninę za porachunki zagranicznych biznesmenów, nie wiedziały z kim mają do czynienia. Postrzelony mężczyzna naprawdę nazywał się Mohammad Udeh, lepiej znany jako Abu Daud. Bojownik na rzecz wyzwolenia Palestyny, międzynarodowy terrorysta i mózg zamachu na izraelskich sportowców podczas igrzysk w Monachium w 1972 roku, a także stały klient perelowskich tajnych służb, od lat zaopatrujący się w Polsce w broń. Jak po latach opowiadał dziennikarzom superwizjera, w Polsce przed tragicznym zdarzeniem był kilkaset razy. Po raz pierwszy w 1975 roku, a z miejsc szczególnie upodobał sobie Wiktorię. Kiedyś w saunie spotkałem jakiegoś faceta. Gadaliśmy o pierdołach. Nie miałem pojęcia, że to Abu Daud. Mówił Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, który w latach 70. kilka razy w tygodniu prywatnie odwiedzał hotelowy basen. Daud mieszkał w najdroższym apartamencie prezydenckim. Miał papiery dyplomatyczne, więc nie musiał się meldować ale mimo wystawnego życia nigdy nie było z nim problemów. Wspominał po latach na łamach życia Warszawy Maciej Grelowski, były pracownik hotelu, a Stanisław Wcisło, jego ówczesny dyrektor, opisywał Dauda jako prawdziwego, stałego gościa, tak zadomowionego w Polsce, że posługującego już się nawet podstawami języka. Czy była to prawda? Tego służby na razie nie mogły sprawdzić. Wiedziały zaś na pewno, że posługiwał się wieloma paszportami. Gdy z przestrzelonym płucem, jelitem, szczęką i barkiem leżał nieprzytomny w ciężkim stanie po natychmiastowej operacji w szpitalu przy Banacha, w jego hotelowym apartamencie numer 622, obok m.in. pistoletu bez numerów seryjnych i dużej sumy pieniędzy w trzech walutach, odnaleziono dokumenty na nazwisko Amarsalem Benani Abelhamid el-Wakili Mansur oraz oczywiście papiery dyplomatyczne Mahdiego Tarika Shakira. Wówczas szpitalne korytarze zaroiły się od oficerów służb. Przed ponownymi próbami ataku bronili Abu Dauda, także uzbrojeni członkowie jego macierzystej i hołubionej przez perelowskie władze organizacji wyzwolenia Palestyny. Natychmiast powiadomiono i ściągnięto do Polski także jego żonę i dzieci, a po dwóch tygodniach, gdy jego stan był już stabilny, całą gromadkę przeniesiono do Berlina Wschodniego, gdzie agenci Stasi zarezerwowali dla Palestyńczyka cały oddział w swojej klinice. Opieka nad Arabami należała do zadań służb z Niemiec Wschodnich, wyjaśniał w tygodniku powszechnym generał Sławomir Petelicki. Stasi równie blisko współpracowało z OWP. W NRD uczył się jedyny syn dauda. Jednak to polskie, a nie niemieckie władze pokryły koszty leczenia terrorysty, choć z pewnością nie był to gest bezinteresowny. Nie było tajemnicą, że Palestyńczycy po 1968 roku byli w Polsce mile widziani. Utrzymywaliśmy bliskie relacje z krajami arabskimi działającymi przeciw Izraelowi, upatrując w nich wiernego klienta. Ludowe władze wiedziały, że sprzęt sprzedawany do Syrii, Iraku czy Libii trafia najpewniej w ręce organizacji terrorystycznych. Często wykorzystywały one pośrednictwo, zwłaszcza tego ostatniego kraju, jako przykrywkę, jednocześnie fałszując dokumenty przewozowe, aby nie można było oskarżyć ich o wspieranie zamachowców, choć transakcje bez żenady obsługiwał bank handlowy w Warszawie, a czasem banki amerykańskie. Wyjątkiem była Palestyna. Za kontakty z tamtejszymi ugrupowaniami zbrojnymi odpowiadały polskie ambasady, przy których działały biura radcy handlowego. Radcami zaś często byli przedstawiciele Centralnego Zarządu Inżynierii, komórki Ministerstwa Handlu Zagranicznego odpowiedzialnej za handel bronią. Choć z członkami OWP PRL-u utrzymywano oficjalne stosunki, popierając ich niepodległościowe dążenia, nawet w tych kontaktach starano się wyprodukować jak najmniej dokumentów. Broń nazywając dla niepoznaki urządzeniami precyzyjnymi czy materiałami specjalnymi. W rzeczywistości chodziło o działka przeciwlotnicze, moździerze, chałubice, pociski rakietowe, materiały wybuchowe, granaty, a także używane karabiny AK. 104 dolary za sztukę, do których amunicję na Bliski Wschód sprzedawano po wyjątkowo korzystnych cenach. Według dokumentów, do których dotarł historyk Przemysław Gasztolt Seń w latach 1970-1976, Cenzin sprzedał różnym organizacjom palestyńskim sprzęt za około 17 milionów złotych dewizowych. W 1977 roku miało dojść do transakcji na 12,4 miliona dolarów. W roku kolejnym podpisano zaś umowy na 2 miliony 640 tysięcy dolarów. W ten sposób polskie kałasznikowy zawędrowały na przykład na pokład luksusowego liniowca Achille Lauro, porwanego przez palestyńskich terrorystów w październiku 1985 roku. To dawało spore zyski, a fabryki miały co robić. Nasza broń była bardzo ceniona na całym świecie, przyznawał generał Czesław Kiszczak. Polska broń była najlepsza. To samo w 2008 roku mówił reporterom superwizjera Abu Daud, wspominając o spotkaniach z ludźmi z polskiego rządu. Mieliśmy z nimi kontakty, wielokrotnie kupowaliśmy od nich broń. Oprócz współpracy handlowej, Polska służyła także radą i pomocą. Arabskim, głównie palestyńskim bojownikom, oferowano stypendia na polskich uczelniach i szkolenia wojskowe na poligonach ludowego Wojska Polskiego w Zamościu, Nowym mieście nad Pilicą czy Mińsku Mazowieckim. Choć oficjalnie szkolono wyłącznie ideowo zaprzyjaźnionych Kubańczyków, blisko wschodnim przyjaciołom proponowano nawet naukę w szkole Orląd w Dęblinie. Nikt ich nie rejestrował, obowiązywał niepisany akt o nieagresji, mówił generał Petelicki. Na tle innych wschodnioeuropejskich krajów nie byliśmy jednak wyjątkiem. Wedle zachodnich ekspertów, przez państwa układu warszawskiego przewinęło się, czy to w ramach szkoleń, czy też zamelinowania i odpoczynku po akcji, od pięciu do sześciu tysięcy terrorystów, przytaczał dane generał. Wśród nich przez Polskę, oprócz płotek, przewinęło się też kilka grubych ryb, a te szczególnie zasmakowały w luksusach hotelu Victoria. Przyjeżdżali tu odpocząć i dobrze się zabawić przed kolejnymi misjami, uważał generał Petelicki. Były dziwki i arabowie. Nie owijała w bawełnę jedna z pracownic hotelu. Tamtejszy, nieistniejący już zielony barek, zdaniem Jerzego Dziewulskiego, stanowił ówczesne centrum Polski. Punkt zero. Wszystko tu właśnie się zaczynało. Oprócz Abu Dauda, w Wiktorii świetnie czuł się także międzynarodowy handlarz bronią i syryjski terrorysta Monzer al kasar zwany księciem z Marbelli, który mieszkał tu całymi miesiącami. Według generała Kiszczaka, hotel Wiktoria był ulubionym miejscem wypoczynku sławnych terrorystów. Bywał w nim Carlos, czyli Ilich Ramirez Sanchez zwany szakalem, najbardziej poszukiwany terrorysta tamtych czasów. Z kolei inny palestyński bojownik, Abu Nidal, nie musiał wynajmować luksusowego apartamentu w hotelu, bo dysponował własnym. Miał pod Warszawą willę, w której mieszkał do 1984 roku, a dwójkę swoich dzieci posyłał do polskiej szkoły. Korzystając z wszechstronnej pomocy SB, prowadził w Polsce firmę SAS Foreign Trade and Investment Company z siedzibą w wieżowcu Intrako przy ulicy Stawki w Warszawie. Naturalnie handlującą bronią z polskim rządem. Bywało jednak, że nawet najlepsi klienci miewali sprzeczne interesy. Abu Nidal i Abu Daoud, choć obaj działali na rzecz wyzwolenia Palestyny, nie dzielili wspólnej wizji, a frakcje, do których należeli, coraz ostrzej obierały kolizyjny kurs. Gdy Daoud dochodził do siebie w polskim szpitalu, zdołał napisać na kartce jedno zdanie po arabsku. Izrael jest za tym wydarzeniem z całą pewnością. Od początku był przekonany, że za zamachem w Wiktorii stały izraelskie służby specjalne. Wiedział, że jest na liście osób, które miały zostać zamordowane w ramach operacji Gniew Boży, akcji odwetowej za masakrę sportowców w 1972 roku w Monachium. Jego zdaniem, zamachowiec był podwójnym agentem. Działał na zlecenie Mossadu, wywiadu izraelskiego i Abu Nidala twierdzi dziennikarz Witold Gadowski, współautor książki Tragarze Śmierci o polskich związkach ze światowym terroryzmem. Nie zgadzał się z nim generał Petelicki, który o śmiertelnej skuteczności agentów Mossadu miał jak najlepsze zdanie. Mossad oddaje dwa strzały w głowę i dwa w serce dla pewności, wyjaśniał. Pewne jest tylko jedno, że zamachowcem był Arab i że nie był to fachowiec, bo spartolił robotę. Jego pistolet znalazły w krzakach koło hotelu jakieś dzieci. Był cały w smarze, co wskazywałoby, że przemycono go pod podwoziem samochodu. I tyle. Polskie służby nie badały specjalnie tej sprawy. Wolały się nie mieszać. Ustaliły tylko nazwisko strzelca, tyle że po jego wyjeździe. 6 sierpnia polskie służby graniczne zatrzymały próbującego opuścić Polskę araba, pasującego do opisu sprawcy, na drugi dzień jednak go wypuszczono, gdyż, jak podaje, za Abu Daudem gasztolt Firma Zibado powiązana z Abu Nidalem zapłaciła za niego 200 tysięcy dolarów łapówki wysokim rangą oficerom MSW. Nie wiadomo, czy był to ten sam odpowiadający rysopisowi napastnika człowiek, którego Abu Daud widział już na pokładzie samolotu, którym przyleciał do Polski. Dziwnym zbiegiem okoliczności, wojska ochrony pogranicza utraciły listę pasażerów tamtego lotu wskutek awarii komputera. Nie wiadomo także czy była to ta sama osoba, którą rozpoznała jedna z hotelowych prostytutek już podczas przesłuchania 4 sierpnia. Według niej rysopis sprawcy idealnie pasował do jednego z jej klientów, Husajna Dahera, któremu nieśpieszne śledztwo dało mnóstwo czasu, by mógł rozpłynąć się w powietrzu. Dopiero 18 sierpnia biuro śledcze MSW skontaktowało się z biurem paszportów w jego sprawie. 24 sierpnia ustalono, że najprawdopodobniej to on stał za zamachem, jednak jego dane wizowe były fałszywe, a podejrzany i tak nie przebywał już na terenie Polski, w związku z czym postępowanie zdecydowano się zawiesić. Takie rozwiązanie sprawy skłania do postawienia tezy, że śledztwo było celowo opóźniane, aby zamachowiec mógł spokojnie uciec z Polski, uważa Gasztolt Seń. Sprawy nigdy nie wyjaśniono. Po zamachu na Abu Dauda u generała Kiszczaka pojawiła się CIA z listą osób powiązanych z międzynarodowym terroryzmem. Byliśmy zaskoczeni, że wywiad amerykański ma tak dokładne rozpoznanie na naszym terenie. Ich zdaniem, dając im schronienie, wspieraliśmy terroryzm. Dlatego przeprowadziliśmy rozmowy z ludźmi z listy, prosząc, by opuścili nasz kraj. I wyjechali, potrzebowali tylko trochę czasu na zamknięcie swoich spraw jedni kilka dni, inni parę tygodni mówił. Ich wakacje powoli dobiegały końca. Mariola Pawlak.